Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Ja nim rozpocznę to parę komunikatów. Dzisiaj rozpoczynamy wcześniej, dlatego że nasz gość, pani dr Monika Marudzińska, niestety musi nas opuścić wcześniej. Tak nam zrobiono, że te pociągi do Warszawy wjeżdżają wcześniej. Znaczy jest jakiś pociąg, który jedzie 12 godzin, ale nie będziemy gości narażać na taką przyjemność. Po tym spotkaniu będzie drugie spotkanie o godzinie 19 z panią Barbarą Bobulą, kandydatką na europarlamentarzystkę. A jeszcze nim oddam pani doktor mikrofon, głos, to przypomnę, że dzisiaj minęła rocznica rotmistrza Pileckiego, także uroczystości związane z rotmistrzem pewnie się będą odbywać w najbliższych dniach, to pierwsza informacja. Druga, zapraszam Państwa na jutro do Muzeum Armii Krajowej na spotkanie z nową książką Wilczęta. Tu leżą zaproszenia, jakby Państwo chcieli, to proszę. O 18:00 Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. To jest druga pozycja z cyklu książek wydawanych w ramach akcji Burza. Tam leży pierwsza książka, 25 zł. Dochód z tej książki będzie przeznaczony na upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego. I jeszcze jeden komunikat, za tydzień też dwa spotkania, o 18:00, tym razem wydarzenia miesiąca, w których weźmie udział Ryszard Kapuściński, Gazeta Polska Codziennie i Artur Mochowski i Mariusz Piwis, dziennikarze niezależni, a następnie tak tuż przed wyborami dwie książki, Jak wygrać wybory. Gośćmi spotkania będzie profesor Karol Życzkowski i Artur Mochowski. Także będzie i w jednym, i w drugim spotkaniu. A dzisiaj będziemy mówić o Kołłątaju. Oddaję głos pani doktor. Dziękuję bardzo. Chciałam dzisiaj zaprezentować postać Hugo na Kołłątaja jako postać nieznaną. Bliżej buzi. Hugo Kołłątaj, jakiego nie znamy. Tutaj chodzi mi o przedstawienie jego sylwetki, jego filozofa, ponieważ napisał on dwa traktaty filozoficzne, które nie odbiły się echem w nauce i zostały zapomniane. I Hugo Kołłątaj nie jest znany ze strony jako filozofa, więc chciałabym się w tym wystąpieniu właśnie skupić na jego pracy i przybliżyć jego myśl filozoficzną epoki polskiego oświecenia. Oczywiście na początku zacznę, przypomnę Państwu jego losy i jak on doszedł do tego, że napisał tę pracę. Hugo Kołłątaj urodził się w 1750 roku w Lederkałach na Wołyniu. Pochodził on z rodziny szlacheckiej, a jego ojciec Antoni Andrzej był pod stolim mścisławskim. Ponieważ Antoni nie przejawiał zdolności w zarządzaniu odziedziczonym po przodkach majątkiem ziemskim, szybko go stracił i zmuszony był on z rodziną, miał on wtedy trzech synów, Jana, Rafała i właśnie Hugona, przenieść się do województwa sandomierskiego, gdzie wydzierżawił on skromne Włosi. Była to jedna wieś. To było w Nieścisławicach. Jednak był on ambitnym człowiekiem i szybko te Nieścisławice objął w dziedziczne posiadanie, czym podźwignął rodzinę do poziomu średniego ziemiaństwa. I warunki, w jakich przyszło wychować się Hugonowi Kołłątajowi, zaważyły na jego dalszych losach. Lata młodości przyszłego filozofa przypadają na okres pogłębiającego się kryzysu w Polsce. Był to kryzys gospodarki feudalnej związany z wyzyskiem pańszczyźnianym i spadkiem rentowności rolnictwa, powodujący z kolei zubożenie miast, kryzys w przemyśle i handlu. Zwłaszcza na wschodnich i centralnych terenach Rzeczpospolitej, bo wiadomo,
na zachodzie sytuacja była odmienna i w dużych miastach. W katastrofalnym stanie znajdowała się również oświata, o czym Hugo mógł przekonać się w 4-letniej szkole akademickiej w Klinczowie, a także w Akademii Krakowskiej, gdzie w wieku 18 lat uzyskał tytuł doktora filozofii. Braki w wykształceniu uzupełnił on w Wiedniu, Neapolu, a zwłaszcza w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat prawa i teologii. I do Rzymu mógł wyjechać dzięki wsparciu finansowemu jego braciom, ponieważ oni uważali, że dzięki temu będą mieli później korzyści polityczne. Obaj byli starostami. W Rzymie został również członkiem Zgromadzenia Nauk Wyzwolonych i tam papież Klemens XIV, będąc pod wrażeniem jego kwalifikacji, w 1774 roku powierzył mu jedną z krakowskich kanonii katedralnych i nominacja ta zaważyła na jego powrocie do kraju i rok później otrzymał on święcenia kapłańskie. Objął także kilka probostw i wsi, m.in. w Krzyżanowicach i Pińczowie. Obok tych preban nabył także dobra dziedziczne oraz organizował skup zboża i spław do Gdańska na własnych statkach, a także zabiegał o rozwój przemysłu, zakładając na przykład kompanię solną w Krzesławicach. I dzięki tym inwestycjom zyskał podstawy materialne do działalności politycznej. A także kolekcjonował książki, obrazy i monety, co było wielką jego pasją. Karierę polityczną rozpoczął Kołłątaj w Warszawie, gdzie dzięki poparciu biskupa płockiego Michała Poniatowskiego w 1776 roku zaangażował się w pracach Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Postulował on wówczas m.in. wprowadzenie powszechnej edukacji i dostosowanie programu nauczania do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych kraju. I tu chodziło o wprowadzenie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, a także tzw. nauki moralnej, przygotowującej dzieci do pełnienia w przyszłości do właściwych ról społecznych. Rozbudował także sieć szkół parafialnych i średnich. Postulował za usunięciem łaciny ze szkoły i nauczanie w języku polskim. Członkowie Komisji Edukacji Narodowej, będąc pod wielkim wrażeniem poświęcenia się Kołłątaja dla sprawy oświaty, powierzyli mu zreformowanie Akademii Krakowskiej, gdzie w latach 1783-1786 pełnił funkcję rektora. W stolicy, jak wiadomo, skupił on wokół siebie grupę działaczy społecznych i politycznych oraz publicystów i literatów zwaną Kuźnicą Kołłątajowską, stanowiącą lewicę tzw. obozu reform, czyli Stronnictwa Patriotycznego, która działała, jak wiadomo, aktywnie w okresie Sejmu Czteroletniego. Nakreślił on wówczas program szerokich reform społeczno-gospodarczych i politycznych, których postawę stanowił kompromis szlachecko-mieszczański skierowany przeciwko magnaterii, odpowiedzialnej według ówczesnej opinii publicznej za katastrofalny stan państwa. Nawiązał on także współpracę z prezydentem Warszawy Janem Defertem i magistratem Starej Warszawy, która zaowocowała powstaniem ruchu mieszczańskiego. I on współorganizował także zjazd przedstawicieli 141 miast, zwany Czarną Procesją 2 grudnia 1789 roku. Domagał się on przyznania mieszczanom praw publicznych. Przede wszystkim piastowania przednich urzędów państwowych, prawa do własności i dopuszczenia do udziału w Sejmie. W 1789 roku nie tylko włączył się on aktywnie w pracę nad projektem prawa o miastach, lecz także współtworzył tekst pierwszej polskiej konstytucji, po której uchwaleniu mianowano go na urząd podkanclerza koronnego i odznaczono orderem Orła Białego. W 1791 roku był także głównym założycielem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, Stronnictwa Politycznego i Klubu Parlamentarnego, mającego kontynuować dzieło reform oraz zadbać o nienaruszenie postanowień Konstytucji 3 maja. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 23 lipca 1792 roku poparł on decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przystąpieniu do Konfederacji Targowickiej, zaś sam pod pretekstem konieczności odbycia kuracji w Cielicach
w Cieplicach, opuścił Warszawę i udał się do Lipska. Tutaj nie wiadomo, czym zasugerował się Kołłątaj, dlaczego właśnie poparł to stanowisko króla. Targowiczanie pozbawili go urzędów, a dobra skonfiskowali. Na emigracji przygotował się do insurekcji, organizując m.in. misję krakowską Tadeusza Kościuszki. Podczas insurekcji wszedł on w skład Rady Najwyższej Narodowej, obejmując jej Wydział Skarbu. Był też patronem radykalnych działaczy Lewicy Niepodległościowej, zwanej przez politycznych przeciwników Jakobinami, choć co należy podkreślić, formalnie nigdy do tego klubu nie należał. Współtworzył ponadto szereg aktów insurekcji, w tym także uniwersał połaniecki. Pod koniec powstania kościuszkowskiego po szturmie Pragi Hugo Kołłątaj opuścił potajemnie Warszawę, co ściągnęło na niego falę krytyki. Oskarżono go m.in. o kradzież skarbu państwowego i prowadzenie intryg przeciwko Tadeuszowi Kościuszce. Rosjanie zażądali jego aresztowania, które nastąpiło 6 grudnia 1794 roku pod Przemyślem, gdzie zmierzał do Wenecji, miejsca spotkań działaczy patriotycznych. Wydał go jego były protegowany i stronnik, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej Antoni Trębicki. Od 1794 roku do 1802 przebywał w więzieniu w Ołomucu. Zapoczątkował on wówczas pracę nad traktatami filozoficznymi pod tytułem Porządek fizyczno-moralny, który wydany został w 1810 roku, oraz Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego, który został wydany dopiero na długo po jego śmierci w 1841 roku. I te dzieła rozpoczął w więzieniu, natomiast kontynuował po jego opuszczeniu. I tutaj największą rolę w zwolnieniu go z więzienia odegrał Adam Jerzy Czartoryski. Po zwolnieniu z więzienia został on odsunięty od działalności publicznej, w związku z czym przeniósł się on na Wołyń, gdzie założył liceum krzemienieckie. Nie przestał on jednak głosić potrzeby odbudowy państwa polskiego. Od 1804 roku pozostał pod dozorem policyjnym, zaś w styczniu 1807 roku na skutek podejrzeń o kontakty z Napoleonem. Te podejrzenia wynikły z tego, że on, będąc w więzieniu, pisywał listy do Napoleona proszące o interwencję w jego uwolnieniu. Na skutek tych podejrzeń został aresztowany przez Rosję i internowany w Moskwie, gdzie przebywał do maja 1808 roku. W 1810 roku został on członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. I wtedy zapoczątkował on badania nad historią oświaty i kultury. Intensywny tryb życia i pobyt w więzieniu zrujnowały zdrowie Hugona Kołłątaja. Cierpiał on na kamicę moczanową, podagrę i oporczywe migreny. Miał także problemy z układem krążenia. Zmarł w samotności po długiej i ciężkiej chorobie 28 lutego 1812 roku w swym domu na rynku staromiejskim w Warszawie. Pochowano go w warszawskich Powązkach, lecz urnę z jego sercem złożono w kościele Wiśniowej na Kielerczyźnie, gdzie mieszkał jego brat Rafał. Porządek fizyczno-moralny, o którym właśnie będzie mowa w dalszej części tego wystąpienia, stanowi podsumowanie dorobku Kołłątaja w kwestiach dotyczących powinności i praw człowieka. Krytykował on w nim system feudalny, nieuznający praw człowieka do wolności i własności, co przede wszystkim. Dominującą pozycję magnaterii oraz obskurantyzm szlachty, nie dostrzegającej potrzeby głębokich reform społeczno-gospodarczych oraz zmian w zakresie oświaty. Dzieło to nie powstałoby również bez głębokiej wiary Kołłątaja w ludzkie możliwości i siły, pozwalające na dokonanie niezbędnych zmian w państwie. Wierzył on bowiem mocno, że wystarczy zagubionym i pogrążonym w niewiedzy ludziom, jak stwierdził, uświadomić prawdę i wskazać właściwą drogę postępowania, a sami oni dokonają wielkich rzeczy. Dzieło to planował Kołłątaj uczynić podręcznikiem prawa natury, gdy organizował budowę liceum krzemienieckiego i chciał także, aby ten podręcznik rozszerzono także w innych miastach. Z powodu jednak sprzeciwu opinii publicznych, przede wszystkim negatywnego stosunku do niego Hieronima Strojnowskiego, którego podręcznik prawa natury wówczas obowiązywał, a także Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim, której politykę szkolną Kołłątaj bardzo krytykował, także z obawy przed cenzurą, z planów tych zrezygnował.
I tak praca Kołątaja nie wywarła żadnego wpływu na społeczeństwo. Liczba odbiorców jego była bardzo niewielka. Teraz właśnie chciałam się przedstawić to dzieło i omówić jego poglądy, przedstawić jego myśl filozoficzną. Hugo Kołątaj, pisząc Porządek fizyczno-moralny, pragnął uzmysłowić wszystkim, że do idealnego świata, stworzonego przez pierwszą czy też najwyższą przyczyną, zwaną przyrodzeniem, zakradło się zło moralne. I tutaj Hugo Kołątaj był deistą i uznawał, że uznawał istnienie stwórcy wszechświata i wszystkich żyjących na nim istotów, lecz nie ingerującego w ich życie. Skoro nie ingeruje Bóg Stwórca, czy to przyrodzenie, które on nazywa, w życie ludzkie, to zło zostało spowodowane przez działalność ludzką. Ponieważ ludzkość nie była tego świadoma, uczony ów pragnął uzmysłowić jej, że błądzi w niewiedzy oraz wskazać drogę wiodącą ku dobru. Wyjaśnił on także, czym jest owo dobro, którego wyraz stanowi właśnie idealnie uporządkowany świat. Dobro to działanie zgodnie z wolą przyrodzenia, czyli natury, a zatem przestrzeganie porządku fizyczno-moralnego. Od niego zależała pomyśl zarówno każdego człowieka, jak i całej ludzkości. Z owego porządku, wyprowadzonego właśnie z praw przyrodzenia, które są wieczne, niezmienne i konieczne, wypływały ludzkie należytości i powinności. Należytości to są przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka, a powinności to konieczne działania człowieka w celu zachowania tych praw. I dzięki znajomościom i przestrzeganiu wiedziano, jakie są nasze prawa wobec nas samych, wobec zdobytych rzeczy i wobec ludzkości. I tutaj przykładem, jeżeli chodzi o prawa przyrodzenia według własnej osoby, to Kołątaj dowodził, że należytością jest to, że człowiek jest jedynym swoim właścicielem i ma różne potrzeby, które może zaspokajać dzięki nabytym przez siebie rzeczom, własnymi siłami ciała i umysłu, które może podczas swojego życia doskonalić. To jest należytość, a powinność jest to, że on musi utrzymać to życie, dbać o zdrowie i zaspokajać swoje potrzeby, a także bronić się przed wszelkim zagrożeniem. No i człowiek ma wolną wolę, to jest należytość, dzięki której może czynić według własnego odbioru, a powinność, że musi czynić według własnej woli, zachowując we wszystkim miarę. Jeżeli chodzi o prawa przyrodzenia względem rzeczy nabytych, to należytością jest, czyli prawem, że człowiekowi należą się nabyte rzeczy własnymi siłami, potrzebne do zaspokojenia jego potrzeb. To jest podkreślenie własnymi siłami. Czyli to, co jest ponad siły, już jest przeciwko prawu natury. Ma prawo do tych rzeczy tak samo jak do własnej osoby i może je swobodnie używać. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o powinność tego prawa, to że on musi nabywać te rzeczy niezbędne do spokojenia potrzeb, a także musi szanować własność drugiego człowieka, dlatego że wszyscy są równi, wszyscy podlegamy tym samym prawom. Jeżeli chodzi o przyrodzenie względem społeczności ludzkiej, to każdy człowiek może umawiać się z drugim człowiekiem o pracę, zamianę lub odstąpienie rzeczy, jeśli takowe umowy będą zawarte bez krzywdy trzeciej osoby. A powinnością tego jest to, że on musi dotrzymywać tych umów, zawartych oczywiście dobrowolnie i na godziwych warunkach. Tak samo człowiek ma prawo bronić się przed napaścią i gwałtem i też ma prawo uzyskać pomoc od drugiego człowieka. Powinnością tego jest, że żaden człowiek nie powinien napastować drugiego człowieka ani używać przeciw niemu siły. Żaden człowiek nie może odmawiać pomocy drugiemu człowiekowi w miarę swoich możliwości. I to są podstawowe należytości i powinności człowieka. Przyrodzenie obdarzyło ponadto człowieka wolną wolę, dzięki której, dowodził Kołątaj, możemy zrobić co chcemy, rozsądkiem, czyli rozumem, który woli twojej przewodniczy, oraz władzą samowolnego działania, bez której nie znalibyśmy żadnych praw moralnych. Tłumaczył on dalej, że wolność człowieka podlega własnym granicom, które narzucają nasze ciało, potrzeby, środki służące do ich zaspokojenia oraz możliwości poznawcze naszego umysłu,
oraz obowiązki. I tutaj cytuję. Zatem wolność taka nie może, nie potrzebuje i nie powinna wszystkiego robić, co chce, ale może i powinna chcieć tego, co robić. A zatem musi pojawić się pragnienie. Bo mogę, ale czy pragnę? I skąd wiem, co jest dla mnie dobre? Dlatego przyrodzenie obdarzyło człowieka również sumieniem, które będąc sędzią wszystkich ludzkich praw, miało chronić go przed popełnieniem błędów. A błędy to są te naruszenia należności powinności. Oraz wskazywać nasze najwłaściwsze sposoby ich naprawy. Tylko wolni ludzie, kierujący się rozsądkiem i sumieniem oraz postępujący zgodnie ze swoimi należnościami i powinnościami, mogli tworzyć idealny świat, tworzyć prawa polityczne, cywilne i kryminalne, spisywać kontrakty i inne akty prawne. Muszą one zabezpieczać jedynie nasze należności i powinności. Nie potrzebujemy więc nieograniczonej wolności, która nie wypływa z praw przyrodzenia. Czyli człowiek pozostaje wolny, kiedy przestrzega należności i powinności. Naruszając te prawa, popada właśnie w błąd i sprowadza na siebie zło. Z powyższego wynika, że wszelkie umowy społeczne stanowiły przejaw dobra i bez nich społeczeństwo nie funkcjonowało prawidłowo. Każdy człowiek miał pełnić właściwe funkcje społeczne. Największym jego zadaniem była praca, dzięki której mogą on nie tylko zaspokoić swoje potrzeby, lecz również wpływać na rozwój ludzkiego rodu, zapewniając ład i harmonię w świecie. Dlatego nie wszyscy mogli być właścicielami ziemskimi i dzierżyć władzę. Wynika stąd dalej, że podział na warstwy społeczne nie powstał z niesprawiedliwości, lecz z naturalnych potrzeb człowieka. Był zatem słuszny. Umowy społeczne to tylko warunki, na które ludzie się zgadzają. Podstawą jest to, że człowiek był i być zawsze powinien właścicielem swej osoby, swych rzeczy, jeśli je prawnie i sprawiedliwie nabył. I nikt nie może przywłaszczyć sobie tej własności. Zatem każdy, czy to rolnik, kupiec czy polityk, ma te same należności i powinności. Wszyscy są równi. Wywód ten stanowi istotę poglądów Kołłątaja, głoszących, że największą wartością w życiu każdego człowieka jest praca, będąca podstawą i warunkiem istnienia społeczeństwa. Stanowiła ona według jego opinii, obok ziemi, jedyne źródło bogactwa narodu oraz pomyślne społeczeństwa złożonego, co należy podkreślić, z równych sobie ludzi. Praca nie byłaby bowiem wydajna bez zagwarantowania wykonującym ją osobom prawa do własności i swobodnego korzystania z jej zysków. Działając zgodnie ze wskazanymi należnościami i powinnościami, ludzie mogli nie tylko zapewnić sobie dobrobyt i szczęście, lecz także postępować moralnie, a więc stać się ludźmi cnotliwymi i sprawiedliwymi. Porządek fizyczno-moralny jest bowiem jak, cytuję, jak drzewo, którego gałęzie rozrastając się daleko, okrywają człowieka swym dobroczynnym cieniem w każdym jego położeniu. Rodzi się zatem pytanie, kiedy istniało dobro w świecie i jak się ono przejawiało? Dobro istniało w początkowym okresie historii rodu ludzkiego, lecz z powodu licznie nawiedzających ziemię kataklizmów nie odnajdujemy na to żadnych dowodów. Wiadomo jedynie za pośrednictwem ustnej tradycji, że pierwsze społeczeństwa żyły w tak zwanym złotym wieku, okresie prawdziwego szczęścia i dobra. Ludzie żyli w harmonii oraz spokoju i niczego im nie brakowało. Czym więc zatem zło i kiedy zachwyciło ono dobro? Możemy zapytać. Zło to przeciwieństwo dobro. A zatem działanie niezgodne z wolą przyrodzenia, czyli zakłócenie owego porządku fizyczno-moralnego. Z powodu trudności z ustaleniem dokładnego okresu pojawienia się zła w świecie, Kołłątaj wskazał, lecz tylko symbolicznie, na czas potopu, o którym mówi Biblia. W rzeczywistości upadek moralny nastąpił, według jego opinii, w wyniku serii powodzi, trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, których nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nie możemy też powiedzieć niczego o wymarłych na ich skutek cywilizacjach. Tłumaczył on również, cytuję, że wszystkie te społeczeństwa, które teraz widzimy, są ostatnie i o tych pierwszych nic nie wiemy. Widać zatem, że Kołłątaj próbował racjonalnie wytłumaczyć genezę zła w świecie, odsuwając na bok wszelkie mity i opowiadania. I właśnie w tym dziele
On przytacza na przykład grzech pierworodny, stanowiący część nienaukowego przekazu. Ale to dla Kołłątaja jest jedyny dowód na to, że właśnie istniało dobro. I cytuję. Biblia daje nam wyobrażenie o grzechu pierworodnym jako o przyczynie zepsucia rodu ludzkiego, a tym samym wystawuje go niegdyś dobrym i szczęśliwym. Kataklizmy spowodowały, że pozostające na ziemi małe grupki ludzi, które osiedliły się w różnych częściach świata, często w niesprzyjających warunkach klimatycznych, musiały na nowo organizować sobie życie, co nie było łatwe. Każda społeczność czyniła to inaczej, zawierała odmienne umowy. Jedną społeczność tworzyli ludzie silniejsi, rozumniejsi, inną słabsi i skłonni do próżnowania. Ponieważ jednym żyło się lepiej, a drugim od drugich, pojawiła się zawieść i chęć zemsty. Stąd doszło do napaści i wojny, która z kolei domagała się przywódcy. A zatem pojawiło się jedynowładztwo oraz chęć zagarnięcia czyjejś własności i podporządkowania słabszych. Tak więc ze strachu i obłudy doszło do wyodrębnienia się narodów i powstania języków. Zło nastało zatem wraz z pojawieniem się własności. Pragnienie jej podstało bowiem coraz bardziej ludzką chciwość, która przejawiała się chęcią posiadania coraz więcej dóbr oraz sprawowania niczym nieograniczonej władzy nad słabszymi jednostkami i narodami. Pojawiające się różnice między społeczeństwami spowodowały z kolei, że wkradło się między ludźmi zakłamanie, które oddalało ich coraz bardziej od prawdy. Ponieważ błędy te powtarzano przez nie dające się określić trwem wieków, ludzie zmagający się z licznymi przeciwnościami losu, na jakie wystawiała ich przyroda, byli zdaniem Kołłątaja pogrożeni w ciągu niedostatku, które otępiało ich myślenie i poddało destrukcyjnemu wpływowi silniejszych, nieuczciwych i żądnych władzy jednostek. Raz popełniony błąd spowodował zepsucie moralne, które pogłębiało się z pokolenia na pokolenie, obejmując wszystkie narody. Człowiek stał się niezdolny do rozróżnienia dobra od zła, w wyniku czego żył nieświadomie w kłamstwie i niesprawiedliwości. Ludzie zniszczyli ustanowiony przez przyrodzenie porządek fizyczno-moralny, ponieważ będąc wystawieni na próbę, jaką był ów kataklizm, nie potrafili odtworzyć świata sprzed potopu, ściągając na siebie liczne nieszczęścia i cierpienia. Popełniając ogrom błędów, sprowadzili na siebie liczne tragedie i cierpienia. Kołłątaj pisał: uczynisz więc, co zechcesz, ale musisz znosić skutki. Skutki przestąpienia porządku fizyczno-moralnego to sankcje przyrodzenia, czyli kary, a zatem wszelkie klęski, uciski i ubóstwo, na jakie skazywał się sam człowiek, naruszając należności i nie dopełniając tych powinności. Człowiek, popełniając pierwszy swój błąd w momencie swych początkowych działań po potopie, który pociągał za sobą kolejne błędy, a wraz z nimi ich dalsze konsekwencje, niczym łańcuch reakcji, oddalał się coraz bardziej od prawdy i błądził przez życie w niewiedzy, krzywdząc zarówno samego siebie, jak i innych. Ludzie, podążając przez życie w oderwaniu od swych należytości i powinności, mieli błędne wyobrażenie o świecie, przy czym nie byli tego świadomi. Akceptowali więc rzeczywistość, w jakiej przyszło im egzystować, uznając jej aspekty za właściwe. Stworzony przez nich system wartości moralnych, który był niezgodny z wolą przyrodzenia, przekazywali z pokolenia na pokolenie, ściągając na siebie w ten sposób nieszczęścia i pozostając niezmiennie w niedoli. Filozof podkreślał tu również wpływ złego wychowania, potęgującego ów stan. Pytał, ileż to razy złe oświecenie nie obudza fanatyzmu w opiniach politycznych i moralnych? Pisząc te słowa, krytykował wyraźnie ówczesny system edukacji, zwłaszcza niski poziom i niewłaściwy program nauczania w szkołach średnich i wyższych. Szlachetnie urodzeni panowie wynosili z niej bowiem jedynie przekonanie, że bogactwo i osobiste korzyści są jednym ich celem i szczęściem w życiu, a na ich dobrobyt mają pracować tylko poddani. Ci z kolei, pozbawione szans na zdobycie choć minimum wykształcenia, żyli w ciemnocie. Nie znając swoich praw, upadali w coraz większą niedolę. Doprowadziło to nie tylko do załamania się gospodarki państwa, ale także do wzrostu przestępczości i żebractwa. Doszło też do nasilenia się antagonizmów społecznych między szlachtą a mieszczaństwem i między chrześcijanami a Żydami. Mężowie stanu, niewłaściwie wychowani i nieodpowiednio przygotowani do pełnienia swych obowiązków, kierując się negatywnymi wartościami moralnymi, budowali państwa i tworzyli w nich systemy władzy, prawa, gospodarki i edukacji. Z powodu nieudolności sprawowania władzy oraz podporządkowania interesu państwa własnym korzyściom, walczyli jedynie o władzę i wpływy polityczne.
zniewolili swych poddanych oraz ograniczyli wolność działania mieszczan. W ten sposób pogrążyli mieszkańców Rzeczpospolitej w ubóstwie, a kraj doprowadzili do ruiny gospodarczej, narażając je tym samym na utratę niepodległości. Konsekwencje tego musiał ponieść cały ród ludzki. Cytuję. Ileż to razy zły postępek jednego człowieka nie daje powodu do kłótni i zaburzenia w familiach, w małych i wielkich społecznościach. Kołłątaj nie mógł zatem pogodzić się z tym i pragnął radykalnie to zmienić. Przestąpienie porządku fizyczno-moralnego wynikało z opacznego zrozumienia znaczenia wolności, jaką przyrodzenie obdarowało człowieka. Człowiek pozbawiony wolności tracił zdolność logicznego myślenia, w konsekwencji czego niemoralnie postępował. Uczony twierdził, że stawał się on, cytuję, machiną, która porusza siła obca, a zatem zło. Postępując wbrew swoim potrzebom, człowiek stał się niesprawiedliwy i niecnotliwy. Szkodził zatem nie tylko sam sobie samemu, lecz również całemu społeczeństwu. Ponieważ rozmiar ludzkich błędów i płynących z nich szkód osiągnął tak wielki stopień, to mogłoby się wydawać, że szanse do powrotu do stanu sprzed potopu były niemożliwe. Kołłątaj uważał jednak inaczej. Pisał, człowiek jest z przyrodzenia do dobrego skłonny. Uznając zatem człowieka jako istotę z natury dobrą, Kołłątaj był mocno przekonany, cytuję, że samo tylko odkrycie w nim porządku fizyczno-moralnego może go doprowadzić do uznania prawdy i zwrócić z uwidzeń, na których, błąkając się przez tyle wieków, był sprawcą własnej nędzy. Słowa te dobitnie świadczą o jego wielkim optymizmie i silnej wierze w ludzkość, bo przecież to ona sama sobie szkodzi, odwracając się od dobra i ściągając na siebie zło. Do przywrócenia ustanowionego przez przyrodę ładu i pomyślności na świecie mogli przyczynić się jedynie oświeceni ludzie, czyli filozofowie. Dostrzegali oni bowiem jako jedyni zło, którego istnienie powinni uświadamiać żyjącym w niewiedzy ludziom, aby mogli oni skutecznie z nim walczyć. Ponieważ uczeni stanowili tylko niewielki procent rodu ludzkiego, nie potrafili oni dotrzeć do wszystkich i uświadomić im tej prawdy, ani wpłynąć na zmianę zastanej rzeczywistości. Zwrócenie ludzi na drogę prawdy było niezwykle trudną próbą, mogącą zakończyć się niepowodzeniem. Ogromny wpływ na niemożność wykorzenienia zła, według opinii Kołłątaja, miała być błędna polityka rządu, gdyż od niej pochodzą prawa, system edukacji i wszelkie zgorszenie. Można było to jednak przezwyciężyć, dlatego polski uczony apelował o niezaprzestanie prób pokonywania przeszkód. Cytuję. Głupstwem albowiem jest jak nieużyteczny chwast, który wszędzie rośnie, a prawda jest jako ta roślina, dla której ziemię uprawiać trzeba i oczyszczać ją z roślin szkodliwych. Przestrzeganie porządku fizyczno-moralnego stanowiło bowiem jedyną ochronę przed cierpieniem i życiem w obłudzie i złu. Kołłątaj był zatem wielkim optymistą i wierzył w sukces ludzkich starań, w odkrywaniu prawdy i postępowaniu według jej prawideł. W jaki sposób zatem można odkryć przyrodzony porządek? Kołłątaj daje odpowiedź. Najlepszym ku temu sposobem jest obserwacja samego siebie, człowieka, jego potrzeb oraz fizycznych predyspozycji umożliwiających zaspokojenie owych potrzeb. Aby odkryć prawdę niezbędne było zatem w pierwszej kolejności, aby człowiek poznał samego siebie oraz rządzące nim prawa fizyczne. Mógł to uczynić za pomocą zmysłów, które z kolei umożliwiały mu zdobycie wiedzy i poznanie otaczającego go świata. Każdy z nas ma swoje potrzeby i wie, że bez ich realizacji nie jest w stanie przeżyć. Zna zatem również swoje fizyczne możliwości, niezbędne do zaspokojenia owych potrzeb. Nie będzie więc czynił tego, co wykracza poza jego przyrodzone siły. Filozof apelował także, aby każdy człowiek postępował zgodnie z głosem własnego sumienia, które jest głosem przyrodzenia, a zatem prawdy, a także wedle tego, co dyktuje mu rozum, gdyż przyrodzenie nigdy nie zakrywa przed nim prawdy. Kołłątaj uczył. Cytuję. Jakoż przyrodzenie byłoby względem nas okrutne, gdyby uplatało w nieprzeniknione tajemnice nasze należytości i powinności, których znajomość co moment jest potrzebna, abyśmy mogli prostować nasze sprawy, aby zwłaszcza z
gdy zwłaszcza nagrani jesteśmy działać podług samowolnego odbioru. Także apelował o tym, aby cały czas być czujnym. Cele, do jakich dążył każdy człowiek, zostały bowiem wskazane obiektywnie przez naturę. Realizacja ich miała zapewnić wszystkim ludziom szczęście i dobrobyt. Jak zatem można było zachować odkryty już porządek fizyczno-moralny i nie zniszczyć zagwarantowanej przez niego harmonii w świecie? Jak nie zboczyć z wytoczonej przez przyrodzenie drogi? Chcąc podążać w życiu wytyczoną przez przyrodzenie drogą, nie należało przede wszystkim naruszać należytości i nie dopełniać powinności względem samego siebie, nabytych rzeczy oraz społeczeństwa. Stanowiło to warunek ładu społecznego i choć nakładało na człowieka pewne ograniczenia, czyniło go prawdziwie wolnym. Aby człowiek nie przekroczył nałożonych przez przyrodzenie granic, co za nią kontanie było bardzo łatwe, mędrcy w całej znanej nam historii ludzkości podawali wiele wskazówek godziwego postępowania w życiu. Przestrzegał on jednak, że nie stanowią one gwarancji unikania błędu. Cytuję. Wszystkich takich nauczycieli przepisy, przestrogi, rady, zalecenia były w samej rzeczy dobre, jako wydobyte z długiego doświadczenia, ale z nich trudno wydobyć całą naukę o należytościach i powinnościach człowieka. Rada, aby żyć roztropnie, nie zawsze wyjdzie na radę, aby żyć dobrze. Rada, aby się chronić od złego, a czynić dobrze, prowadzi nas do labiryntu niezliczonych badań, na czym prawdziwe dobro, a prawdziwe złe zależy. Jest to opoka, o którą rozbiły się najsławniejsze dowcipy dawnych i teraźniejszych filozofów, a nikt ich dotąd zgodzić nie zdoła, aby uznali, na czym prawdziwe dobro, a prawdziwe złe zasadzić się powinno. Rada o miłość bliźniego zdaje się być najlepsza i wiedzie do najogólniejszych moralności zasad. Ten, który ją podał, rozciągnął jej obowiązki aż do miłości nieprzyjaciół i bardzo użytecznie dla życia społecznego. Wszelako, jeżeli miłość bliźniego najwięcej nas nagla do zachowania sprawiedliwości i do pełnienia dobroczynności, aż podarowanie uraz, przecież nie obejmuje wszystkich prawideł, które ta nauka przepisuje. Wynika zatem z tego, że z powodu niemożności poznania rzeczywistości sprzed potopu, jest niezwykle trudno wskazać ludziom dyrektywy właściwego postępowania w życiu, które umożliwiają im prawidłowe układanie wzajemnych stosunków. Zdaniem uczonego prób takich należało się jednak podjąć, aby móc zmienić istniejący, pełen nienawiści i fałszu świat, na którym społeczeństwa musiały znosić cierpienia i ubóstwo i na którym ginęły narody. Problem ów nie dotyczył oczywiście tylko Polski. Przesłanie Kołłątaja miało charakter uniwersalny. Zło tkwiło w każdym narodzie. Będąc zwolennikiem teorii prawa natury, Kołłątaj mocno wierzył, że przyrodzenie, będące nakazem prawego rozumu i głosem sumienia, obiektywnie określa cele człowieka i wskazuje normy moralne, którymi winien się on kierować w życiu. Ponieważ ustanowiony przez przyrodzenie zespół tych norm, czyli porządek fizyczno-moralny, został jednak naruszony, w wyniku czego ród ludzki pogrążył się w pogłębiającej niewiedzy, czyniącej niepowetowane szkody i podającej ludzkość wielkiemu cierpieniu, uczony ów uznał za swój obowiązek odkrywać owe prawa i oświecać ludzi, zmuszając ich jednocześnie do podjęcia wspólnego wysiłku za pomocą zmysłów, sumienia i rozumu, wypracowania najlepszego modelu państwa, gospodarki i społeczeństwa. Świadomy był bowiem, że przywrócenie dobra w świecie jest niezwykle trudnym zadaniem i wymaga ogromnego wysiłku wszystkich ludzi. Wierzył on jednak mocno w powodzenie starań w przywrócenie pierwotnego porządku moralno-społecznego. Wskazał on także na miłość, która jest najlepszym środkiem wiodącym ku prawdzie. Czyny podejmowane z miłości zawsze są dobre i czynią człowieka prawdziwie wolnym. Dziękuję. Dziękuję panu doktor i mówił państwu o ten głos w czasie dyskusji. Ja mam dwa pytania, jeżeli można. Mianowicie Kołłątaj był nie tylko myślicielem, ale także praktykiem, o czym pani wspomniała. Interesuje mnie, kiedyś byłem zafascynowany i nadal jeszcze jestem zafascynowany Liceum Krzemienieckim i chciałem się dowiedzieć, z którym Kołłątaj był związany.
Jak jego myśl przekładała się na pracę? Czy pani coś może na ten temat powiedzieć w liceum krzemienieckim? I oczywiście drugie pytanie, które się nasuwa szczególnie dzisiaj w współczesnej Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo i w Europie, a mianowicie no, coraz częściej słychać głosy, a myślę, że nie tylko głosy, bo większość Państwa ma dzieci lub znajomych, którzy posiadają dzieci i zauważają upadek polskiej edukacji. Czy coś dzisiaj z myśli Kołątaja można by przenieść do współczesnej polskiej szkoły? Czy to w ogóle jest realne? Czy ta myśl już jest tak martwa, że dzisiaj no możemy sobie oczywiście powiedzieć coś o Kołątaju, natomiast z praktycznej strony to już nic nie możemy czerpać. Znaczy, mnie się wydaje, że można by coś wykorzystać dzisiaj w polskiej edukacji. To nie jest znowu takie zresztą trudne, bo ona jest na takim poziomie, że coraz trudniej o niej mówić jako o czymś pozytywnym. Więc to jest takie dwa krótkie pytania. Czy pani doktor mogłaby coś na ten temat powiedzieć? A potem oddam państwu głos. Zakładając to liceum, wprowadzał on od razu reformy, które sam postulował, pracując w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych. Wprowadzał nowy system nauczania, odsunął Alvary Donaty, te tradycyjne podręczniki, i wprowadził nowe, właśnie te naukowo-przyrodnicze. I tutaj fenomenem była ta nauka moralna, która nastawiona była na to, że właśnie na tej równości. Myślę, że tutaj ta idea i ta jego myśl właśnie miała wielkie odzwierciedlenie w jego pracy, całego życia. I właśnie ta praca całego życia odzwierciedla się później, on podsumował to właśnie w tym traktacie filozoficznym. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o edukację, to ważna tutaj była ta nauka moralna. Nie tylko ta przyrodnicza, bo wiadomo, to chodzi o te praktyczne rzeczy, a nauka moralna była bardzo ważnym centrum tej reformy edukacji, ponieważ ona wskazywała na obowiązki każdych stanów i kasowała różnice, że każdy powinien być wychowywany i kształcony w ten sam sposób, każdy jest równy, to podkreślano. I ta sama nauka moralna miała obowiązywać dla wszystkich warstw. I właśnie to reformą było, że już mieszczanie, szlachta, nawet chłopi mieli uczyć się razem. To była podstawą były szkoły elementarne, dostępne dla dzieci ze wszystkich stanów. I one miały się uczyć. Już nie było tak, że dzieci chłopskie siedziały daleko na ławeczkach z tyłu, tylko razem. Oczywiście to trudno było wprowadzić w życie, bo cały czas szlachta buntowała się tym zmianom, ale to już zapoczątkowało i dawało efekty. Natomiast no, jeżeli chodzi o dzisiejsze edukacje, z którą miałam okazję się zapoznać, pracując w szkole, w liceum. No to w dobrym czy złym? No, w dobrym, jednym z najlepszych warszawskich liceów. No to ta myśl no jest, ja bym powiedziała, bardzo obca w obecnej sytuacji w szkołach, tym bardziej, że odsuwana jest historia. Dzieci tracą te poczucie patriotyzmu i przywiązania do historii, tracą te korzenie się rwą, moim zdaniem. I tutaj przydałaby się ta myśl Kołątaja bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? No może Sławek najpierw. No mów. Mam takie pytanie, czy myśl filozoficzna Kołątaja była w jakiś sposób kontynuowana w latach późniejszych i ewentualnie przez kogo? Prawda? Czy była rozwijana?
To może mi pani odpowie, to ja jeszcze zapytam, na ile ona była nowatorska na owe czasy? Bo, rozumiem, w Europie. Tak, tak, znaczy, bo zmierzamy do tego, że było podsumowanie jakieś, ale podsumowanie to jest raczej na koniec, a nie na początek. Czyli na ile ona była nowoczesna i nowatorska? Znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, tak? No w Polsce... Znaczy w Europę. No, no, w Europie... W Polsce była na pewno nowatorska. W Polsce była nowatorska, no. I jedyna, dlatego, że po Kołątaju nikt z polskich filozofów nie kontynuował tych rozważań, a przynajmniej może moja wiedza jest niewystarczająca, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to dzieło zostało zapomniane. Dopiero w XX wieku Wacław Tokarz zainteresował się tym, badając, uznając w ogóle Kołątaja jako ojca demokracji polskiej, i on to wydał, Kołątaj, pierwszy raz w 56 roku, w 1956 roku, więc to było bardzo zapomniane dzieło i nikt o tym nie myślał. No jakżeż miał, skoro byliśmy pod zaborami, to w ogóle było nie do pomyślenia. Przecież walczono z polskością, natomiast jeżeli chodzi o Europę, no to już przecież XVII wiek, to była ta reforma edukacji i to już od XVII wieku uczono i wprowadzano tą myśl, którą odnajdujemy tutaj u Kołątaja. No to Adolf Kamiński, Locke, to o tym pisali. Znaczy, ja bardzo przepraszam, ale ja mam wykształcenie techniczne i dlatego znaczy nie dysponuję aparatem, rzekłbym. Proszę. Ja mam jedno pytanie, bo biorąc pod uwagę jego formalne wykształcenie, a światopogląd deistyczny, to jednak mamy tutaj pewne rozejście. Jak to przekładało się na jego tam, nazwijmy, relacje służbowe, bo on był duchownym, prawda? Więc jednak głosił dość otwarcie pogląd sprzeczny ze światopoglądem chrześcijańskim. Bo jednak deizm, a chrystianizm, przynajmniej w tej formie, z którą miał Kołątaj formalnie do czynienia, no są dość mocno rozbieżne. I to jedno pytanie, a drugie wypływające z tego, więc w tym momencie, jaki był jego stosunek do chrześcijaństwa, przynajmniej tego tradycyjnego, z którym on się zetknął, bo generalnie wtedy już w Polsce protestantyzm późniejszych odłamów był dosyć słaby, praktycznie nie było tego echa protestantyzmu w Polsce. Znaczy, było słabe generalnie po kontrreformacji, tutaj działalności jezuitów nieco tam, no, odpowiednio wcześniej. Więc jaki był, więc bez wątpienia nie... On niewiele chyba nie było, jego światopogląd, pokłosiem tych, powiedzmy, niektórych prądów z zachodu. Był prawdopodobnie w dużej mierze oryginalny, choć na pewno oparty też na doświadczeniach oświecenia francuskiego w XVIII wieku. I jaki właśnie był jego stosunek do chrześcijaństwa? Pierwsza sprawa, jakby formalne umiejscowienie w instytucji kościoła ze względu na różnicę światopoglądową, a drugie jego postrzeganie chrześcijaństwa i umiejscowienie chrześcijaństwa w porządku społecznym. Podejmując się to dzieło i opowiadać jako deista. No popatrz, konflikt od razu. No tak, wyraził, ale był duchowny, więc jak to wpływało na formalną jego pozycję w strukturach jednak zhierarchizowanej instytucji religijnej. Nie było żadnych konsekwencji, dlatego że dzieło zostało opublikowane w 1810 roku, a dwa lata później zmarł, już był bardzo schorowany. Właśnie trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, tak właśnie szukam w myślach, przypominam sobie to innego udało dzieła. Udało się. Ja myślę, że tak. Został on wyeliminowany z życia politycznego, czuł się niewątpliwie pokrzywdzony, więc przed śmiercią pragnął powiedzieć pewnie, co myśli ostatni raz. Więc to ewidentnie przecież w szachę magnaterię uderza to dzieło, więc
No ale to tak trudno się powiedzieć właśnie, co go tak naprawdę zmotywowało. No, myślę, że może to, że został odsunięty od tego, od działalności politycznej. Jego właśnie ta praca została już pod koniec życia doceniona. Przecież chciał poprawić swój podręcznik do prawa natury. Zostało to odrzucone. Ale właśnie pytanie jest, czy zostało odrzucone, bo te poglądy nie były na tyle zbieżne, czy no, generalnie świat poszedł do przodu i w ogóle już polemika z Kontajem no, była mało twórcza. Poszły reformy inną drogą. Kontaj, jego głos był niezauważalny i też to on wyraźnie krytykował działania w edukacji. Popadł w konflikt z Hieronimem Strojnowskim i w związku z tym nie miał poparcia. Przede wszystkim nie ma poparcia. Tutaj leży cała scena, nie ma poparcia. I już to jest najważniejsze wtedy było. A wracając do pytania, bo ja rozumiem, że to jest odpowiedź na to pytanie dotyczące jego spójstwienia no, z pewnym systemem działającym. Natomiast pytanie jest jeszcze o czy pani gdzieś znalazła lub można powiedzieć coś na temat odpowiedzi na to drugie pytanie, to znaczy jaki jego stosunek był do chrześcijaństwa jako no jednak obowiązującej filozofii, prawda? No tutaj nie odnajdujemy to w żadnych źródłach tego, jak on, jego stosunku, jego sytuacji w kościele. Tutaj nie ma żadnych źródeł, żeby to zbadać. Czy w czasie jeszcze jego życia toczyły się jakieś dyskusje z jego poglądami? Czy on je jakoś publicznie wyrażał szerzej? Nie. Od 94 roku, 1794 praktycznie nie istniał poetyce. Będąc rektorem na Ujocie, wyrzucił wszystkich księży, w ogóle nie patrząc na ich dorobek. Był po prostu należał do Loży Masońskiej. Zresztą klasyczny przykład jest, jak on miał prowadzić w tych Krzyżanowcach. Tak. No tam jest ciekawy ten kościół, wybudowany na wzór, w każdym razie nie klasycznych mikrofon, które mamy na terenie Polski. Bo to było chyba nawiązanie do kalwinizmu, do protestantyzmu i tak dalej. Nie było ołtarza już wtedy. Tej ambony nie było. I poza tym, no jako deista, to wiadomo, jaki miał stosunek do kościoła. No nie, to my wiemy, jaki miał stosunek, tylko pytanie jest, jaki kościół miał w stosunku do niego. No właśnie, to był ten okres taki, że trudno go było nawet atakować, bo na przykład Loża Masońska się tak rozprzestrzeniła, wszyscy generałowie należeli i nawet biskupi, tylko chyba do trzeciego stopnia mógł biskup czy ksiądz należeć do Loży Masońskiej. I biskup Kamieniecki też należał do Loży Masońskiej. Ale ja przepraszam, że panu przerywam, bo nie jestem specjalistą od Lóż Masońskich, szczerze mówiąc. Myślę, że pani też nie. A pytanie jest, czy to jest udokumentowany fakt należenia konta do Loży Masońskiej? Prawie wszyscy należeli. Nie jedna osoba z Komisji Edukacji Narodowej chyba nie należała. Tylko już nie pamiętam, kto to był. Nieistotne. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają? A jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Czy Komisja Edukacji Narodowej zapoczątkowała likwidację zakonów? Czy dopiero Józef II to zrobił? Bo była taka sprawa, że jedyne ministerstwo wtedy w upadającej Polsce miało dosyć duże finanse. I to było prawdopodobnie
z likwidacji z majątku jezuitów. Czy to jest prawdą, czy pani zaprzeczy temu? Ja nie wiem. Znaczy, Komisja Edukacji Narodowej otrzymała środki po likwidacji zakonu jezuitów. Tak, to jest prawda. Znaczy, ona korzystała z tych środków, budowała z tego szkoły, zakładała się szkoły parafialne, reformowała szkolnictwo. Do tej pory była mowa, że to właśnie Józef II po pierwszym rozbiorze w ogóle zlikwidował jezuitów i tak dalej. To teraz ja właśnie niedawno się dowiedziałem, że to 1773 roku w Polsce zakon jezuitów został zlikwidowany. I dlatego mieli, no komisja miała dosyć duże finanse jak na ten okres. Tak, bardzo. Jak zamknęli jezuitów, to mieli pieniądze. To... No i tylko tam był jeszcze też przekręt. Bo to było ogromne. Nie mówię o tym. Czy jeszcze ktoś z państwa, bo już mamy bardzo mało czasu, pani doktor zaraz będzie nas opuszczała, tak jeżeli nie, to pani doktor bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję.